Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przechodzimy do was z drugą częścią cyklu, znaczy nie cyklu, to miał być jednostrzałowiec, ale wyszło, że wy chcecie kolejny odcinek tego, więc dzisiaj znowu podzielimy się z wami naszymi beznadziejnymi opowiadaniami sprzed lat. Dzielimy się z tymi opowiadaniami sprzed lat z dwóch prostych względów. A, bardzo tego chcieliście, ale to bardzo tego chcieliście, non stop pytaliście. Aż byłyśmy zaskoczone. że chcecie tą żenadę poznać, a poza tym drugi motyw jest taki, że Anna ma sesję, więc nie miałyśmy czasu, żeby doczytać King of Scars, tak, który musi być teraz w kolejności. Jeszcze moment, jeszcze chwila i będzie. Tak, więc ten film będzie chyba ostatnim takim przystankiem przed King of Scars. Miejmy nadzieję. To King of Scars to my czytamy od pół roku, tak. Ale no wiecie, sesja przyszła jako tak się zbiegło, że ta setna recenzja jest akurat teraz, kiedy jest sesja i King of Scars i musi być setna, więc nie możemy tego przełożyć, więc robimy to. Side note, jest otwarte okno na oście, że będziecie słyszeć pewnie ptaszki, drzewka, uliczki, ale no jakby... Jest tak gorąco, słuchajcie, no. Nagrywamy, to jest godzina za 15:08, tak. Bo stwierdziłyśmy, że wcześniej się nie da, tak. Bo jeszcze z tymi lampami, z tym wszystkim, to byśmy tak. Się długo gotowały, ale musimy mieć to okno otwarte, bo braknie nam tlenu bardzo szybko. Tak. Ten odcinek generalnie będzie tak żenujący, że się poskładacie. To znaczy ja Marcie wyjątkowo dzisiaj wysłałam moje pierwsze podejście do high fantasy, które pisałam bodaj w szóstej klasie podstawówki albo w pierwszej klasie gimnazjum. Boż! Także to w ogóle żenada żenady, prawda? Tak. To jest ten moment. Z kolei ja będę czytać tekst, który mi Marta podesłała, który jest bardzo, bardzo, bardzo wczesną wersją. To jest pierwszy draft. Fagi Santazy. Zobaczycie, jak wyglądała Faga Santazy te prawie 10 lat temu, kiedy ja pierwszy raz zaczęłam swoją część pisać. Jakby tam akcja z całego pierwszego tomu rozgrywa się na 30 stronach, więc jakby widzicie, jaki tam jest speed i no, będziecie po prostu tego świadkiem. Także więc... za dużo spoilerów do Fagi tak naprawdę nie ma. Tak, a poza tym większość została przerobiona i tak. Macie po prostu taki dwupak. Pierwsze podejście do High Fantasy Anny i moje pierwsze podejście tak do Fagi Santazy. Słuchajcie, jeżeli myśleliście, że tamten, no tamten mój poprzedni tekst, to ja mam mój tekst u siebie. To ja nie mam, to musisz sobie swojego czytać, aha, bo ja no mam dobrze. Tylko twoje okay. Jeżeli myśleliście, że mój tekst w poprzednim odcinku był żenujący, to ten to jest dno dna. Także... Can't wait! Dobra, to chcesz zacząć od mojego? Tak, zaczynam. Nie, tylko tak, ty czytasz? Nie wysłałaś mi go. Wysłałam ci. A, nieważne. Jestem lamusem. No, już się bałam, że nie doszło, bo nie miałam go tutaj na tablecie, to by był słuchajcie, fakt. Tekst nazywa się The Shadows. To jest w ogóle, słuchajcie, pomysł, który ukradł mi J. Christoph 10 lat później, napisawszy Bożogrobie i Niby Noc. Tak. Także ja byłam pierwsza. W sumie, wiesz, wedle prawa jakby własności intelektualnej, jakby... To dzieło, ten pomysł, który zostanie pierwszy jakby napisany, to jest jakby prawo autorskie. Właśnie. Więc jeżeli zaczęłaś pisać ten plik wcześniej niż on zaczął pisać swój plik i można to udowodnić, to teoretycznie możesz go pozwać. A to Kaja by wam tak wyjaśniła w detal. Słuchajcie, The Shadows, rozdział pierwszy. Już dziwne imię. Jest tu napisane Q-U-R. To się by... Kur? Możesz pisać po prostu kur. Kur nie jest przyjemnym miastem. Wystarczy jeden rzut oka, żeby zorientować się, że panuje to stan wojenny. Wschodnia część Venuny od kilku miesięcy była oblegana przez sąsiednie państwo Druidę. Nazwy własne są do dupy. Państwo wschodu, nie wierzące w żadnego boga ani bożka. Jest to kraj zupełnie niereligijny, ale bardzo brutalny. Jakby... Szanuję to, że wiążesz religię z brutalnością. To jest bardzo kwadratowe zdanie, czy nie? Nie, to jest bardzo takie, powiedziałabym... No. Ekspozycja łopatą. Ja bym tak powiedziała. Okay. Większość ludzi zajmuje się obróbką narzędzi, broni. Inni to żołnierze. Nie wiem, nie wiedziałam, że można obrabiać narzędzie, ale okej. Okay. Okej. Okay. To kobiety pracują na roli, to kobiety są odpowiedzialne za szycie ubrań, właściwie za wszystko. O, a tamci robią tylko narzędzia. Tamci robią tylko narzędzia. Kobiety okay. Robią absolutnie wszystko. Okej, okay, dobrze, w sumie matriarchat taki panuje, bo ja nie pamiętam tak. W ogóle tego tekstu. Ludność w Trudii jest podzielona na kilka sektorów. Igrzysk. Sektorów? Sektorów, na kasy, które się przeniosły się do wschodniej części Venuny, włącznie z małym miastem Kur. Jezus. Wyszłam szybkim krokiem z kamienicy, aha, to nagle jesteśmy w kamienicy. Tak. Wyszłam szybkim krokiem z kamienicy, w której znajdowała się siedziba gildii, narzucając na głowę kaptur. Spuściłam głowę i udałam się do tawerny pod kuflem. To jest bardzo oryginalne nazwę, było to czy miejsce, nie? Mało znane, gdzie zbierali się ludzie mieszkający w Kur. Jezus. Obmyślali tam wszystko.
od planów na wyzwolenie, na plotkowanie o nowych mieszkańcach, którzy jakimś cudem bardzo chętnie przyjeżdżają na wschód. Podmiot się zgubił. Ale to jest to ciekawe, patrz, że kraj pogrożony w wojnie, miast na jakimś zadupie. Jakby brzmi jak Faga Santazy, nie? Tak, ale jakimś cudem ludzie chcą przyjeżdżać chętnie do tego brutalnego, niereligijnego miasta i państwa. To brzmi trochę jak propaganda radziecka stara. Już wtedy byłaś, kurde, nazistą. I w sumie też faszystą. I kilkoma innymi. I komunistą. Minęłam dwójkę nastolatków w zniszczonych płaszczach, proszących o jedzenie i skręciłam w lewo. No. Było dość ciemno, choć panowały godziny szczytu. Co? Czekaj, aha, czyli chyba jest południe i jakby i tak jest ciemno. Aha, czyli jak u Shannon, wszystko się dzieje w nocy. Tak, nawet jak jest dzień. Okej. Okay. Jeszcze rok temu po tej ulicy przechadzałoby się wiele osób, przebierając wśród straganów, których tak nawiasem od jakiegoś czasu nikt nie wystawia. Jedynymi ludźmi na ulicy byłam ja i dwóch żołnierzy z Trudy patrolujących miasto. Zajebisty system, dwóch ludzi w całym Na miejscu nastolatków, których spotkałam szybko, no właśnie o nich zapomniałam. Na miejscu nastolatków, których spotkałam, szybko bym spływała. Na miejscu nastolatków, których spotkałam, szybko bym spływała. Yo. Spływała, o Boże, ale co mnie obchodzą dwie wiecznie żebrzącze dusze? Żebrzące dusze. Nic. Zabijam takich za 10 kontroli i to bezboleśnie. Nie lubię, jak ludzie cierpią. O, fuck, stara. Płaczę się. Ale z ciebie nazista, stary. Tak, to jakby ewidentnie widać moją ideologię, którą wkładam w ten tekst. No nazizm, faszyzm i wszystkie inne komunizmy. Tak. Dokumenty! Usłyszałam charakterystycznie, że przeciągnie samogłosek. Jakby SS to jest. Nie, to jest dokumenty! Dlaczego? Usłyszałam charakterystycznie przeciąganie samogłosek. Aha, dobra. Podniosłam wzrok. Jakby mają jakiś akcent, tak? Dokumenty! Jeden z żołnierzy przyglądał mi się podejrzliwie, drugi natomiast stał z tyłu. Typowa obronna postawa. Ty już wiedziałaś, jak tajne służby działają. Dobrze, dobrze. Odchyliłam lekko płaszcz, a żołnierz zdumiony spojrzał na przyczyny. A tu z pola! Zegarki, stara! I pończochy! Na hand! Słuchajcie, to ja ci... Nie mam, sprzedam, nie? Tak. Pończoszkę. A żołnierz zdumiony spojrzał na wyszyty znak na wysokości mostka. To jednak wiesz. To zaraz. Był to sztylet ustawiony rękojeścią. Aha, nie, to, słuchaj, bo to chyba nie jest taki płaszcz, tylko to jest taka peleryna. Więc jak ona odsłania tą pelerynę, okay, to tutaj ma jakiegoś takiego... Ciucha. Ciucha z tym motywem. Ale stara, rękojeścią do góry. Rękojeścią? Om. O Jezus. Z którego... Ale ty, stara, ty przecinki dobrze stawiałaś. Naprawdę? Tak. Ale rękojeścią napisałem. No, nieważne. No, nie wtedy w Wordzie nie było autokorekty. No i pewnie wszystko jest po myślnikach, nie? Tak. Z którego skapywały dwie krople krwi, oplecione pędami dzikiej róży kolczastej w hrebie. Znak gildii cieni. O kurde. Żołnierz prawie niezauważalnie skinął głową i ruszył dalej. Jesteś legitna. Tak, jakby... możesz przejść. Okay. Choć to Trudia przejęła władzę nad tym Jagiellem, to wszyscy bali się gildii. Była to jedyna tego typu sekta na południowym kontynentu. Jakby dobrze, że jest chociaż świadoma tego, że należy do sekty. Na południowym kontynentu. No, okay. Co prawda nie zdobyłam jeszcze rangi cienia, ale prawnie, czy bym chciała, czy nie, należałam do gildii. Norf, jako pełnoprawna kapłanka cieni, otoczyła mnie opieką. Wszystko z dużej, oczywiście, opieka, cienie i tam inne gildie. Jakby to nazwy własne są, tak? Tak, co wiąże się z tym, że od tamtego czasu należę do cieni. Czyli... To jest tym cieniem, czy nie jest tym cieniem? W sensie to chyba cień jest rangą, a cienie to jest taka potoczna nazwa. I na to w sumie jest problematyczne. Tak. Okej. Okay. W sensie, nie wiem. Obojętnie, czy zgodziłabym się na to, czy nie, byłam od tamtego czasu narzędziem w rękach sekty. Bam, bam, bam! Stare! Nazizm, faszizm, komunizm i sekty! Późna szkoła podstawowa. To wiele o tobie mówi. Jednakże największym... Aha. Jednakże napisałaś jednak przecinek że. O. Jednakże moje największe marzenie było zostać taka jak North. Wniosek taką. Sam się wysuwa. Taką. Wniosek sam się wysuwa po trzech kropkach. Usłyszałam głośne, przerażające krzyki, świst ostrza. Brak dokumentów, brak argumentów. To była najważniejsza zasada ludu wschodu, której posługiwali się przez całe życie bez wyjątków. Brak dokumentów, brak argumentów. No, 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 no pain, no gain. No pain, no gain. They see me rolling. Dzień był mroźny. O. Nadchodziła najsłabsza jesień, gdzie zginą ludzie, statki ludzi. Tutaj wchodzi poemat prozą. Nie, sorry, proza poezją. Proza poezją. Poemat liryczny, tak. Poemat liryczny, tak. Była to pora roku, bardzo wieczna w tych rejonach, ale nie zimna i spokojna.
What does it even mean? To jak w Chicago. Może być ciepło, ale nie wieje. Ale wiesz, to zdanie jakby gramatycznie nie ma żadnego sensu. Czy ja wiem? There is no sense. Najwięcej pracy było właśnie tuż przed nadejściem święta. Pralini. Ale kur było w maju, prawie nikogo nie było. Nie ma umlautu. Tam nie ma umlautu. Ale oni przedłużają u. Aha, dobrze. Samogłoski, no to kur. No dobrze, niech będzie. No. No. Było wymarłe, prawie nikogo nie było w sklepach i budkach. Wiemy. Budkach przez TK. Albo na polach. Za ledami stali tylko wiecznie wystraszeni sprzedawcy. To jest bardzo ciekawe, że przecinki stawią dobrze, ale nie umiem pisać. To jest w sumie taki zakaz handlu. Jak chcesz stać w sklepie, to tylko właściciel. Tak. Okej. Okay. Przewidziałam to. Wiedziałaś. Wiedziałaś już wtedy. Stosy liści walały się po brukowanej ulicy i po kiedyś otoczonych chodnikach, których i tak podczas jajmajków nikt nie używał. A to jest bardzo ciekawe, więc samo to się pojawia w fotosyntezy. Podczas jajmajków nikt nie używa chodników. Tak. Okej, okay. Latają nad ziemią jak Zeniata w Overwatchu. Tylko ulice. Nie było słychać rżenia koni ciągnących wozy z dostawą, nie było słychać dzieci, które powinny biegać i bawić się na ulicy, nie zważając na przestrogi ich matek. Koleżanko, to już wiemy. Wszędzie było pusto. To wiemy już. Wiatr zawiał mocniej. Otuliłam się płaszczem i przyspieszyłam kroku. Nie mogłam szczękać zębami przed klientem. No tak, bo to nieprofesjonalne jest, tak? Ojej. I jeszcze prostytucja. Okay. 10 minut później przeszłam przez starą, opuszczoną katedrę. Teraz pewnie pojawi się klient. Wprost do tawerny pod kuflem. Okej, okay, dobrze. Choć było tu solą morską i A nie, czuć sobie, mój błąd. Czuć było tu solą morską i piwem. Pchnęłam lekko pod kuflem. Drzwi i wcisnęłam się do izby. Pchnęłam lekko, a nie, jeszcze raz. Ciepłe światło oświetlało cały pokój. Stoły były drewniane, tak samo jak ławy oraz bary, za którymi stał młody, piegowaty chłopak o rudych włosach. Rewelacja. W rogu siedziała para trzymająca się za ręce. Na stole stały dwa puste kufle. Wszystkie okna były zasłonięte drewnianymi zamknięciami. What? W przeciwległym roku. Roku? Roku. Pod największym oknem siedział mężczyzna. Był łysy. O nie! Najpierw hejt na rudych, teraz na łysych. No stara, no bo... Jakby to jest państwo totalitarne, no. Ja wiem. Wszyscy są rudzi albo łysi. Nie ma równości. I nie ma, wiesz, tolerancji. To aha. Dyskryminacja. Bezszelestnie zbliżyłam się do stołu i siadłam na wprost niego. Położyłam ręce, złożone ręce na stole. Był tak zamyślony, że chyba mnie nie zauważył. Patrzył się w swoje kościste, ale silne palce. Miałam chwilę, żeby się mu przyjrzeć. Miał głęboko osadzone orzechowe oczy, przykryte grubą zasłoną rzęs. Duży nos zupełnie nie pasował do mocno widocznych kości policzkowych oraz cienkich warg. Żenada. Wiesz, kogo widzę? Nie. Pattinsona. Łysego! Łysego! Okej. Okay. Nie był to człowiek przystojny, ale swoim wyglądem przywodził szacunek. Przywodził szacunek? Z czymś mi się to kojarzy. Przywodził szacunek. No, on trzyma szacunek na smyczy i go głupocie. Poplułam się. Puknęłam cicho w deskę stołu. Okay. Bup, bup. Mężczyzna ocknął się nagle i spojrzał na mnie spokojnym wzrokiem. Ułożyłam wcześniej tak kaptur, by widząc go, on nie widział mojej twarzy. Typowy dla kapłanów cienia kamuflaż. Czyli jak? Typowy dla kapłanów cienia. Okay, no rozłożyłam lekko jedną dłonią płaszcz na tyle, żeby mógł zobaczyć hajeb gildii i zakryłam czajną koszulę z powrotem. Okay. Liczę na to, że tym razem będziesz miał tyle czasu, żeby mi wszystko dokładnie opisać, powiedziałam pewnym siebie głosem. That sounds awkward. Nie mówiłam głośno. Nie wtedy, kiedy w izbie było niewielu gości uczelni i szybko zaczynasz, Nurs. Ale ja potrzebuję dużo czasu. To nie jest byle jaki cel. Mówił szybko, mocno ściszonym nadstawiłam. Mocno ściszonym. Nadstawiłam lepiej uszu. Aha, dobra, jakby... Tyle, ile czasu będziesz potrzebował, tyle dla cienia będzie odpowiednie. That sounds ugryzłam awful. Się w język za kłamstwo! Co za hochsztapler! Gildia później cię ukaże, teraz wykonuj zlecenie, powtarzałam sobie. W takim razie usiądź wygodnie i słuchaj. Mężczyzna rozparł się wygodnie, odetchnął i zaczął mówić. Jest pełen człowiek, który bardzo mi przeszkadza. W nawiasie. Ech, zawsze tak się zaczyna, pomyślałam. Ja widzisz, jestem człowiekiem bardzo religijnym, wyznaję nauki kapłanów cieni tak samo jak ty. Natomiast ten człowiek nie. Nie dość, ma swoich uczniów, to niesie swoją plugawą religię innym młodym, naiwnym ludziom. Po każdym słowie jest przecinek. Jezu, to okropne.
A to tak, kiedy jest moim sąsiadem i nie mogę już słuchać tych jego nauk. Wydaje mi się, że wiesz już, co mam być. Ale wiesz, jak to brzmi? Wiesz, jak to brzmi? Jak taka słaba gra. Jakaś, wiesz, masz, dostajesz, wiesz... Taki epek z lat 90. Tak, takie, i jeszcze z moim sąsiadem. Więc teraz, no tak, wiesz... No masz... podchodzisz do NPC-a i takie, tak, witaj. Nieważne, co się dzieje, witaj. Tak, masz dodatkowe zadanie, usuń sąsiada. Usuń sąsiada. Mówiąc szczerze, nie wiedziałam. Na pierwszy rzut oka było to proste zlecenie. Z tym, że na pierwsze na tego człowieka, jakie dostałam. Aha. Dwa dni temu spotkałam się z pewną kobietą, młodą matką i spełnioną żoną. Opisała sprawę w bardzo podobny sposób. Stwierdziłam, że nie będzie to trudne i postanowiłam zająć się tym pod koniec tygodnia. Jakby, no, mam kalendarz, tak? Hello. Przecież zabójstwo może poczekać. Jest tylko side quest. A pan jakby odjechał z żenady, jakby samochodem. No. Aż to nagle wyskakuje mi ten facet. Co jest grany? Religia nigdy nie spełniała wielkiego znaczenia w tej części kraju. A teraz nagle wszyscy są religijni. Ludzie, mamy zaboje! Mamy zaboje! No mamy zaboje, tak? Tak? O Boże! Powinniście ukrywać się przed obcymi wojskami, a nie wyjawiać mi na każdym kroku, jak kochacie naukę cieni. Wykrzyknij. Okay. Otrząsnąłem się szybko i zwróciłam uwagę z powrotem na klienta. Siedział ze spokojnym, wypatrzony w moje blade dłonie. Zerknęłam na nie. Były nerwowo zaciśnięte na stole. Przeszedł mnie deszcz. Właśnie się zdradziła. Żenady! Cokolwiek bym zrobiła, i tak nie ratuje mnie to przed spartaczonym spotkaniem. Norf i cała gildia osądzą mnie za to. 1200 karoli. A myślałam, że kalorii, a to jest karoli! Powiedziałam twardo. Tak, powoli i delikatnie odrywając palce od blat. Mężczyzna zaśmiał się pod nosem. Dla mnie to wcale nie było śmieszne. Wpatrywałem się w jego twarz spod czarnego kaptura. Jakby łysy Pattinson jest bucem. Tak. Nie uważasz, że to trochę za duża cena? I tak pociągnęłaś koszty na poprzednim spotkaniu. A to oni się chyba widzą pierwszy raz, nie? Tak, nie. Ja myślę, że wcześniej coś było. Nieważne. Jego oczy wyrażały żywe rozbawienie. Nie uważasz, że powinnaś mieć jakąś gwarancję na przeżycie? Powinnam mieć jakąś gwarancję na przeżycie. Teraz ja lekko wyszczerzyłam białe zęby. Wiesz dobrze, że facet ma pomocników, a ja jestem sama. Ale jesteś lepsza. Nachylił się nad stołem. Wiem, że dasz sobie radę. I ty też o tym wiesz. Miał cholerną rację. Nie znosiłam tego, ale czułam, że z tym facetem można się dogadać. I że już miał do czynienia z gildią wiele razy. Tylko i wyłącznie przykład... ciemne błogosławieństwo cienia jest odpowiedzialne za moje sukcesy. Jakby logicznie to się nie składa do kupy. Ja odnoszę tylko porażki. Uszczypnęłam się w dłoń aż do krwi. Dostanę nauczkę za te kłamstwa. Czułam to pod skórą. Co? Dostaniesz swoje 1200 kalorii, zgadzam się. Ale też ja posyłam stek, jabłko. No stara, to tam się za 3000. Za miesiąc chcę się tutaj z tobą spotkać, żeby dowiedzieć się, jak daleko zaszłaś. O tej samej godzinie i żadnych wykrętów. Wstał. Pobłogosław. Pobłogosław, okay. Odpowiedziałam. Okay. Mężczyzna skierował się do wejścia długimi, zamaszystymi krokami. Dobra, ja teraz zobaczyłam, jak jest wysoki. Gdy przechodził przez drzwi, musiał schylić głowę. No Pattinson, no tylko taki dwumetrowy. Przestraszona kelnerka zasłoniła mi pole widzenia. Spojrzałam na nią spod kaptura. Podać coś? Głos trząsł się jej niemiłosiernie. Bawiły mnie takie sytuacje. Ludzie bali się nad, choć też byliśmy ludźmi. Nas chyba powinno być. Tylko po to, po prostu byliśmy lepsi. O, świetnie. Bam, bam, bam. To jest koniec? To jest do gwiazd. O Jezus, jak dobrze! Podoba mi się ten ustrój. Ja to bardzo szanuję. To jest dobrze przemyślany world building. Jakby, wiesz, skondensowanie tylu opresyjnych systemów w jednym, to jest majstersztyk, stary. Tylko ja to mogłam zrobić. Stara, największe rewolucje są tam, gdzie jest największe uciemiężenie. Ja to szanuję. To miała być rewolucja, to miała być wojna. Ona się w końcu nie wiem, jak nazywa. Ona się nazywa inaczej, niż on miał nazwę na początku, bo ta druga typiera to jest tak naprawdę jej siostra. Czyli ona się też podszywa. Tak. I tak jak w tym poprzednim twoim też nie wiem, jak się główna bohaterka nazywa. Tak, ale w Fadze Santazy imię głównej bohaterki jest w trzeciej linijce tekstu, więc się poprawiłam. To nie, generalnie chodzi o to, że ta typiera jest siostrą tej Norf. No. I ona się nazywa jakoś na A, ale nie pamiętam. Okej. Okay. Amaranth chyba? Mhm. Bo wtedy wyszła ta piosenka Nightwish, która się chyba też nazywała Amaranth i mi się to tak strasznie podobało i tak stwierdziłam, że nazwę tą laskę tak, bo tak. I tak okay. Było. Nie, powiem tak, ja bardzo szanuję ten ustrój. Ten ustrój mi się mega podoba. Jakby logicznie to się nic nie zgłupiało. To jest logic no logic, ale... Tak, logic no logic. Jakby to przeredagować. No. That was ridiculous.
Tak, ridiculous. Tak bym powiedziała. Aż mi się stoi przesunął pod tyłkiem. O Boże, to będzie żenujące. Nie, to nie będzie stary tak żenujące. Ja znam ten tekst. Znasz ten tekst, ja czytałam. Go. No. I uważam, że wcale nie jest taki żenujący. Okay. Jakby mój jest bardziej żenujący. Myślisz? Tak. Ale i tak się popłaczemy. Twój nie ma przecinków, ale ma dobrze napisane słowa. Tak, bo ja ten tekst wielokrotnie poprawiałam, aż mi się normalnie makijaż spłynął. Dobrze, więc. Jakby ostrzeżenie tutaj, jakby akcja, która się rozgrywa na pierwszych dwóch, trzech stronach, będzie się rozgrywała prawdopodobnie na pierwszych 100. Więc jakby przekalkulujcie to sobie. Okej. Okay. Lecimy. Szaluj. Szaluj. Wychyliłam się lekko z rogu. Korytarz był całkowicie pusty. Odwróciłam się i dałam znak Tomasowi, który to stał przy dużym gobelinie zasłaniającym całą ścianę. Odchylił go, odsłaniając ukryty za nim tajny korytarz biegnący do sali tronowej. Każda wielka faga fantasy musi mieć tajne korytarze, tak? Do sali tronowej. Do sali tronowej. Weszliśmy do niego i zapaliliśmy pochodnie. Pospiesz się, powiedziałam mu, ruszając szybko przed siebie. On wygląda jak Lara Croft! Nie ma przecinków, więc jakby znaki przystankowe to ja wymyślam w większości. Zaraz zaczną. To był dialog. To myślę, że to jest w ogóle dopełnienie. Oni będą zaraz obserwować tą rozmowę łysego Pattinsona z tą typiarą. Tak! Tak to będzie. Totalnie! No, dobra. Tylko Pattinson jest wtedy królem. Tak. Przez chwilę kroczyliśmy szybko w niemal zupełnej ciszy, którą od czasu do czasu przycinał niczym ostrze cichy szmer płomieni zniesionej przeze mnie pochodni. Wreszcie dotarliśmy do końca korytarza, gdzie znajdowała się płaskorzeźba, przez którą można było obserwować salę tronową. Wiecie, takie Indiana Jones, tam są te płaskorzeźby z dziurami. Z dziurami. Jakby tak. Wiecie, co się robi, tak? Się podchodzi, się przy ja gęby. Ja to kupuję. Tak. Potrzymaj, rzuciłam do niego, podając mu pochodnie. Chyba do płaskorzeźby w takim razie. Tak. Wiesz, jeśli Aria uzna, że to ważne, to nam powie, o co chodzi, szepnął do nas. Jakby to był ten etap, kiedy ja czytałam Grę o Tron. Nie miałam pomysłu na imiona, więc wiedziałam, że wezmę byle jakie, a potem zmienię. No. Jakby w tym tekście... Tak zrobiłaś. W tym tekście było chyba 8 wersji każdego imienia. Jakby ta osoba, która jest tutaj Arią, przeszła tak, no, z 4, 5, 6 modelacji, jakby tylko główna bohaterka ma cały czas tak samo na imię, a reszta nie przyjmie. Spojrzałam na niego z politowaniem. Czasami naprawdę wątpiłam w to, że jest za mną spokrewniony. Często próbowałam doszukać się w jego ciemnych oczach chociaż cienia jakiegokolwiek szaleństwa, lecz było zawsze starannie stłumione za przesadną rozwagą. To jednak nie jest normalne, tylko szalona. That sounds like his her future husband, actually. Nie spoileruj! Ale wtedy nie będzie zabawy, stwierdziłam i wyjrzałam przez otwory w oczach płaskorzeźby. Ja? W tym momencie do sali weszła Aria, przywitała się z ojcem i usiadła obok niego. Sala była pełna lordów i członków gwardii z dużej litery, co oznaczało, że zapowiada się coś poważnego. Ponownie zerknęłam na siostrę, która udając, że poprawia na głowie diadem, zasalutowała mi. Wiecie, to było takie... Tak. Zwróciłam oczami. Nie miałam pojęcia, jak wpadła na to, że podsłuchuje. To ona robi jak Anastasia. Przewróciłam oczami, że aż mnie zabolało. Dobra, jak wiecie, zaczął ojciec, w tym roku nasz kraj przeżywa prawdziwą plagę czarownic. Królestwo Argador prosi mnie o zbrojne wsparcie, gdyż na jego terenie odbywają się sabaty. Wiesz, co mi to przypomina? Nie. Penisivo. Zostałem wybrany do tego, by kierować ten ród. Ty jesteś moim bratem, znasz to wszystko, ale ja ci powiem, że zostałem do tego wybrany. Jak wiecie, przeżywamy plagę, jakby ktoś się nie skapnął, no nie? To jest ten sam styl w ogóle. Okej. Sabaty. Jeden z nich miał miejsce w zeszłym miesiącu i gwardia Hanuriego, prawie jak Hammurabiego, nie zdołała... Przepraszam. Hanuriego. Nie zdołała okiełznać sił zła. Mój przyjaciel ledwie uszedł z życiem. Myślę, że należy im pomóc. Dobry tatuś. Co odpowiecie? Oderwałam się od posągu i spojrzałam na Tomasa. To była jeszcze faza inspiracji Lotrem, okay. Więc było takie... Odpowiecie na wyzwanie? A wszyscy przestali... No, mam wybór? Jakby we Władcy Pierścieni to miał więcej Cezar, to by takim patosem tam waliło i było lepiej, no nie? Dobra, okej. Spojrzałam na Tomasa. Byłam niemal pewna, że przerażenie, które widziałam w jego oczach, tliło się również w moich. Już w tamtej chwili zrozumiałam, że planuje się wyprawę, z której wielu wojowników nie wróci, w tym ojciec. Miałam wielką ochotę wkroczyć do sali... Jaki spoiler, ja pierdolę! O shit! Do sali tronowej i go powstrzymać, gdy po komnacie rozeszło się wielkie poruszenie. Wszyscy lordowie gotowi byli wyruszyć na tę samobójczą wyprawę i właśnie opuszczali salę. Aha, bo ustalili. No jakby... Idziemy to! Idziemy, no to idziemy! Na czuł zbieramy. Żaden z nich jednak nie był tak zadowolony jak Gertrand, przebrany ojciec Tomasa i jednocześnie brat mojego ojca. Odwróciłam się w stronę przyjaciela. Co on kombinuje? Zapytałam. Nic mi nie mówił. Nie kręć, Tomas, oboje wiemy, jaki on jest. Co ma piernik do wytręka, jakby, nie? Już... No, no bo to jest takie...
No co twój ojciec wymyślił? Nie wiem. No przestań, przecież wiem, że wiesz. Okay. Już chciał coś powiedzieć, ale powstrzymał się i po prostu rozłożył ręce. Wtedy usłyszałam coś, co wywołało we mnie niepohamowaną falę gniewu. Czy zostawiłbyś przy mnie Aleksandra? Zapytała Aria ojca, który zgodził się i opuścił komnatę. Czy Aleksandra to ta postać, która myślę? Mm-hmm. Okej, okay, dobra. Zanim zdążyłam choćby pomyśleć... O Jezus, nie, dobra. On nie chce na wiedźmy jechać, no jak to tak? Wiesz, on tutaj nie miał nic do gadania w tej wersji. Dobra. Jakby to było tak, że ona powiedziała, on zostanie, tak? Pur wiedźmy. Pur wiedźmy. Ja jestem po stronie wiedźmy, jakby nie. No tak. Dobra, zanim zdążyłam choćby pomyśleć o wydostaniu się z tunelu, już szłam szybko głównym holem zamku. Niemal wpadłam na ciężkie drewniane drzwi prowadzące na balkon. Przez sekundę oślepił mnie blask zachodzącego słońca. Oparłam się o marmurową balustradę i śledziłam wzrokiem moją siostrę zamykającą się w szopie. I wy wiecie, tutaj się bardzo szybko dzieje. Ja lubię akcję, lubię jak jest wajtku. I wiecie, jakby... Dobra, zamykającą się jedziemy na wiedźmy? Jedziemy. 2 sekundy, zostawisz mi Aleksandra? Tak. No to idę do szopy, naja. W której zwykła konstruować wynalazki. Z Aleksandrem. Z Aleksandrem jest po kropce, więc musiałam to zaakcentować. Daj sobie spokój, stwierdził ostrożnie Tomasz, przestając obok i opierając się o filar. Z czym? Zapytałam, posyłając mu groźne spojrzenie. Chyba podziałało, bo nie dokończył swojego wywodu i po prostu towarzyszył mi aż do późnego wieczora, kiedy to pożegnaliśmy się pod drzwiami mojej komnaty. No jakby nie miałam pomysłu, co było dalej, więc idę spać. Lepsze to niż, wiesz, mdlenie. No wiesz, jakby są 2 sposoby na skończenie rozdziału, jak nie wiesz, co dalej. Zamdlecie albo pójść spać. Tak. Zamknęłam za sobą drzwi, wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że męczyłam się przy nim. Męczyłam się przy nim. Okej. Okay. To jest dupkie. Z jednej strony pasowało... O nie! No to jak u mnie była prostytucja, to w sumie u ciebie też o jest nie! Takie. Z jednej strony pasowało mi to, że był uległy, ze wszystkim się ze mną zgadzał, a z drugiej bałam się powodu, dla którego taki jest. Pan Topel! Actually, to jest logiczny wywód. W sensie, ja to rozumiem. Naprawdę? Tak. Musimy to wykorzystać. To gorący ci staje chyba? Myślę, musimy to kiedyś wykorzystać. Wysknęłam głęboko i zaczęłam przygotowywać się do snu, bo to trzeba się przygotować do tego, no prawda? Tak, to trzeba się umyć i zabrać, tak? Im bardziej zbliżała się ta chwila, w której miałam zdać się na łaskę tego, co mi się przyśni, tym bardziej byłam zdenerwowana. Bałam się tego, co miała przynieść przyszłość, zwłaszcza, że mogło w niej nie być miejsca dla naszego ojca. Opadłam bezwiednie na puchowe poduszki, pozwoliłam kilku łzom spłynąć po policzkach, a następnie zginąć w pościeli. Zanim zmorzył mnie sen, do komnaty weszła Mallory. Zyskałam pewność... Mallory to ta sama postać co Arya. A, okay. Tylko imiona są niepozmieniane. Okay. Mallory i Arya to jest jedna i ta sama osoba. Niech będzie. Tak. Zyskałam pewność, że to ona po odgłosach rozsuwanej ściany, za którą było przejście łączące nasze pokoje. Nie miałam ochoty z nią rozmawiać. Otarłam szybko łzy i zacisnęłam powieki. Na nic się to jednak nie zdało. Moja siostra należała do tych niewielu osób, które potrafiły przejrzeć mnie na wylot, lecz tym razem nie mogła się domyślić, o co mi chodzi. Wręcz wskoczyła na moje łóżko zamiast normalnie na niej usiąść i potrząsnęła moim ramieniem. Rose? Zapytała. Czego chcesz? Powiedziała niezbyt życzliwie. Wszystko w porządku? Zapytała ponownie. Spojrzałam na nią wreszcie. Wciąż miała na sobie długą szmaragdową suknię, którą założyła na naradę z ojcem oraz piękną złotą kolię na szyi. Widzisz, szmaragdy od początku były tutaj barwami rodowymi. Dobrze. Wink, wink. Jedyne co zmieniło się w jej wyglądzie to fryzura oraz wyraz twarzy. Niskie podpięcie ciemnych loków oraz wymuszony uśmiech zamieniła na luźnego warkocza. I grymas wyjawiający troskę i lęk. Gdzie byłaś? Nie mogłam się powstrzymać, choć znałam odpowiedź na to pytanie. Z Aleksandrem. Poczułam ukłucie zazdrości. Jezu, jak ja... To jest skurwiałe. Autentyk. No. Nie mogłam zrozumieć, czemu oboje wolą spędzać czas ze sobą, a nie ze mną. Odwróciłam się na drugi bok i miałam cichą nadzieję, że sama poruszę temat wyprawy ojca. No, ja bym się zastanowiła, dlaczego. Just you wait. Just you wait. Zamiast tego zaczęła się bawić moimi lokami. Nie chcesz o tym rozmawiać? Dlaczego cię nie zabrał? Zapytałam. Nie wiem, chociaż bardzo bym chciała, powiedziała, przykrywając mnie kołdrą. Już chciała wstać i wracać do siebie, ale zatrzymałam ją i poprosiłam, by ze mną została. Chociaż przez chwilę chciałam poczuć, że ktoś przy mnie jest i nie myśleć o tym, czego się obawiałam. Rozmawiałyśmy jeszcze jakiś czas, gdy nie wiedzieć kiedy, zapadłam w głęboki sen i właśnie wtedy spełniły się moje najgorsze koszmary. Tekst wytłuszczony, znaczy nie wytłuszczony, tylko napisany kursywą. Tak. No chyba na tym już możemy dziabnąć potem, tak? Nie? Bo to jest też ważne, no nie? To jest ważne. Tuż ponad ziemią, na polu unosiła się mgła. Zgrabnie prześlizgiwała się pomiędzy kamieniami. W końcu dotarła do orszaku, na którego czele stał ojciec. Konie zaczęły niespokojnie rżeć, a jeźdźcy tracili nad nimi kontrolę. Łucznicy zaciągali strzały na cięciwach, żołnierze dobywali mieczy. Król William otworzył usta, z których powinien wydobyć się okrzyk, a zaraz po nim dźwięk trąby. Że William Windsor? Mimo to... Gdzie Kate? No ja zostałam w domu. Mimo to panowała absolutna cisza.
Ojciec zdobył miecza, błysnęła stal. Orszak ruszył przed siebie prosto w czarne odmęty mgły otaczającej odrażające postacie. Jedna z nich uniosła rękę we władczym geście, a opary zacisnęły się wokół jeźdźców w śmiertelnym ucisku, a następnie zmieniły się w ogień. Ja już zaczęła jechać... Tak, nieco z kajetka. Nie kajetka. Stres. Strasz! Ja wiem, że jest gorąco, ale jakby... Bez przesady, słuchaj. Powiem tak. Mam nadzieję, że się poprawiłam. Tak. Ale zostawiasz przecinki. Zostawiam przecinki, jakby... Wiesz, ty byłaś tutaj pisząc to dużo starsza ode mnie, więc jakby... Tak, byłam. No. To prawda, trochę tak. Nie no, bo co? To, słuchajcie, po jakości. To było pisane gdzieś w gimbazie, tak podejrzewam. No to byłaś starsza parę więc mogłam lat. Być ciut też od ciebie i jakby, no, tak wygląda początek Wagi Fantazy. Czy tak już wygląda nie. Finalnie? Nie. Czy tak wyglądał? Tak. Czy Shame? Tak. Czy te postacie żyją w Wadze Fantazy? Tak. Tak, ale z tym ojcem jest taki spoiler. I Rose ma to samo imię. Jako jedyna. Tak. Nie no, Thomas jeszcze jest. Ale Thomas się teraz pisze przez T. No tak. H, bez H. No tak, ale w sensie, zasadniczo imię jest to samo. Tak, on jest chyba jedyną postacią, która w sumie też razem z Rose nie była nigdy zmieniona, a reszta przeżyła totalny lifting. Więc jakby tak. Nowe fury, nowe spoilery i takie akcje. No, Ciarki żenady. Ciarki żenady i pot spływający po różnych dziwnych miejscach. Więc mamy nadzieję, że wam się podobało, że świetnie się bawiliście i że znowu, tak jak przy poprzedniej części, zyskaliście pewność, że zawsze może być lepiej i zawsze jest, wiecie, miejsce na improvement. I że na przykład jak teraz piszecie, to macie takie, że Boże, jakie one były dupne, zajebiście, że jakby ten... Więc jakby, no, że tak powiem, pies w dole. No, to, kto zna, to ten sobie dopowie, co jest dalej. Tak. My chyba kończymy ten odcinek, bo spływa po nas wszystko, gotujemy się tutaj mimo otwartego okna. Mamy nadzieję, że wam się podobało i żeście się trochę pośmiali. Dajcie znać oczywiście, co myślicie, jak wam się podobało. Co wolicie? Akcje na dwóch stronach? Czy system totalitarno-nazistowsko-komunistyczny? Z prostytucją. I antyzystem. I zabójcami jednocześnie. Słuchajcie, ale wiecie, jak tam się scena akcji dalej dzieje? Powinniśmy nagrać jakiś taki bonusowy odcinek, gdzie czytamy to dalej. Ja mogę robić za lektora, zrobię, wiesz, taki podział na głosy, taki podcast zrobimy, wiesz, na 3 godziny, jak czytamy te bzdurne teksty. Ja uważam, że powinniśmy zrobić coś takiego. Jeżeli chcecie, to dajcie znać. Albo live'a. To naprawdę zrobimy coś w tym stylu. Live'a z komentowaniem na żywo. I coś wymyślimy. To będzie dobre. Także to tyle na dziś. My się widzimy w kolejnym filmie. Oby to było King of Scars. No i co? Do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się. Pa! Pa.